Sponsorem relacji jest Willerbur, dystrybutor kostki brukowej Polbruk, oferującej usługę projektową gratis. Sponsorem relacji jest salon fryzjerski Mona Lisa z Leszna. Relację oglądacie dzięki firmie Łabimex z Buczów w Wielkopolsce, wiodącemu producentowi przetworów z pieczarek, dań gotowych oraz soków warzywnych i owocowych. Panie prezesie, jesteśmy dokładnie tydzień po zakończeniu wielkiego finału drużynowych Mistrzostw Polski. Czy doszedł już pan do siebie po tych wielkich emocjach, jakie towarzyszyły nam w niedzielę na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu? No to jeszcze tydzień nie minął, bo jest dopiero godzina pewnie trochę wcześniejsza niż zaczynaliśmy ten mecz, ale no już udało się dojść do siebie. Tak? Trochę podróżowałem te ostatnie dni, miałem dużo czasu do przemyśleń, troszeczkę do celebrowania tego zwycięstwa i wszystko jest naprawdę w największym porządku. Cały sezon leszczyński złoty już za nami. Co pan najbardziej będzie wspominał w te długie jesienne wieczory? No najbardziej będę wspominał na pewno play-offy, które naprawdę były zupełnie po naszej myśli. Tak jak sobie zaplanowaliśmy, ustaliliśmy wszystko, tak naprawdę wszystko zagrało na 100%. Teraz mówił pan przed chwilą, że było dużo przemyśleń. Te przemyślenia pewnie były i dobre i złe, bo też były złe elementy w wykonaniu naszych byków. Nie, no wiadomo, że tak, że to nie było tak, że było wszystko w 100% idealnie. Było kilka meczów słabszych, nie powinniśmy u siebie przegrywać przede wszystkim i nad tym elementem trzeba jeszcze popracować. A to, co będzie pan najbardziej wspominał, czy to będzie właśnie ta złota noc po finale? O tej złotej nocy to tak do końca może dobrze nie pamiętam, ale doskonale pamiętam 14 i 15 bieg, szczególnie 14 bieg, którym aż łezki mi się cisnęły na zewnątrz, także naprawdę duża rzecz. Okay. Dzięki wielkie. Dziękuję. W takim razie.